Wszystkim z tej strony Maruszka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie po krótkiej przerwie, ale nie rozwodźmy się nad tym. I tym razem chciałabym wam przedstawić mój pomysł na film. Nowy film, żadna seria, tylko coś absolutnie nowego na tym kanale. Ale zanim to zrobię, zanim wam opiszę moją koncepcję, to przedstawię wam te simki, jeśli ktoś ich nie zna, podejrzewam, że dajcie znać, czy ile simek kojarzycie z tego zestawienia, które tutaj wam przedstawiam, tak szczerze, sumiennie, a może kojarzycie wszystkie, to w ogóle byłabym zaszczycona. No i one przede wszystkim, także ja może po kolei najpierw je przedstawię dla osób, które kompletnie nie kojarzą, kto to jest, nie wiem, może poza Karą i Cyntią. Także tak, zacznę może chronologicznie od pojawienia się na tym kanale. Czyli zacznijmy od Felicji. Felicji Mydełko, oczywiście. I jeśli chodzi o Felę, to jest to pierwsza simka, jaką tutaj stworzyłam na tym kanale. Z pierwszej serii na tym kanale, z pierwszej serii z mikrofonem, bo na początku, jakby ktoś nie kojarzył, to nagrywałam tylko speedbuildy bez mikrofonu. Także to taka, powiedzmy sobie, że już kultowa postać. I tak teraz patrzę, jaka jest chudziutka strasznie. Druga postać, którą chciałabym wam przedstawić, to jest Rose Hunter, której, no, miło by mi było, jakbym też jakoś szczególnie nie musiała przedstawiać. W sensie dajcie znać, które kojarzycie i które serie lubicie, jeśli jakiekolwiek wam przypadły do gustu, rzecz jasna. Rose była łowczynią wampirów z serii Łowczyni Wampirów, także myślę, że warto się zaznajomić z tą postacią. Tak wam, nie wiem, pół spoiler? Chyba nie, po prostu warto się zaznajomić z tą postacią. Osobiście uważam, że była to najlepsza seria na moim kanale, mimo iż bardzo stara. I ja mówiłam tak, jak mówiłam, taki bardzo przerażony człowiek, może nie bardziej niż nagrywając Felę, ale i tak całkiem. Także jest to Łowczyni Wampirów i tutaj od razu zaznaczam, przed tym, jak tym wampirem została. Więc jest tutaj totalnie człowiekiem, bo tutaj totalnie jest wszystko bazowe, o tak bym powiedziała. Potem kolejną simką na tym kanale była Irenka Wojewoda, w sensie Irena. I Irena jest bohaterką Wyzwania Hogwartu, które no, ostatecznie było totalną klapą, ale trochę było śmiesznych odcinków, także jeśli kogoś to interesuje, a nie widział, to zapraszam. No i Irena jest taka bardzo pedantyczna, taką typową paniusią jest, o tak bym to nazwała. Kolejną postacią, bardzo ważną, jest Cyntia. I Cynti chyba naprawdę nie muszę nikogo przedstawiać, bo wszyscy doskonale wiedzą, kim jest Cyntia, tylko że to jest taka Cyntia, oczywiście Cyntia Kopytko, Cyntia wersja młoda dorosła, bez kosmicznych dzieci i tak dalej. Jeszcze. Więc to jest Cyntia. Kolejna postać to Fregaria Viridis oczywiście, która tutaj nie jest magiem, bo mówię, tak chciałam bazować na tym, jak rozpoczynałam rozgrywkę. No, Fregaria jest simką z Mistrzyni Magii, z wyzwania, które wymyśliłam, uwaga, wymyśliłam wyzwanie. No, powiedzmy, z takiej serii pół wyzwania, która się nazywa Mistrzyni Magii, ma aż 4 odcinki, bo zwyczajnie trochę, no, nie było jakiegoś super szalowego zainteresowania tą serią, więc trzeba było ją porzucić na rzecz czegoś ciekawszego. No i tutaj właśnie macie Fregarię. Potem powstała oczywiście nasza najmłodsza bohaterka tego kanału i była to oczywiście Kara Amul. Kara tutaj jest bez rodziców i bez brata, jest tutaj totalnie sama. Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, Kara jest bohaterką serii z uniwersytetu, także jest sobie tutaj Kara i dla osób, wiem, że były osoby spostrzegawcze i tutaj przedstawię, że jest sobie Kara. Mówiliście, że Kara jest podobna do Cynti, ale to nie do końca było w tej kolejności. Najpierw była Freya Modron, moja simka, moja i Matiego z naszej prywatnej rozgrywki. Potem na jej bazie powstała Cyntia, to wam może pokażę w taki sposób, powstała Cyntia. Potem na jej bazie powstała Fregaria i potem na bazie Fregarii powstała Kara,
A potem na bazie Kary powstała jeszcze Mewe, inna simka z mojej prywatnej rozgrywki z Matim. Także ta simka, którą mieliście przyjemność poznać w ostatnim odcinku z uniwersytetu, gdzie pokazywałam, jak to tam na końcu wygląda. Także tak, tak tutaj takie przedstawienie. Aha, no jest jeszcze jedna simka, tylko że ta simka zaraz sobie stąd pójdzie. I jest to Sara Mruszka, czyli ja, powiedzmy, że to jestem ja. No także tutaj sobie ona stoi, bo jest mi po prostu potrzebna. Ona totalnie nic tutaj nie znaczy, totalnie Sara Mruszka nic nie znaczy. One są gwiazdami, ona to jest tylko tak, wiecie, do pomocy, nie? Te simki, które teraz mamy, jako że weszłam do tej rozgrywki, są simkami grywalnymi. Jak wiecie, mam MC Command Center, który z simami, z rodzinami niegrywalnymi odwala najdziwniejsze historie, najróżniejsze, najbardziej niespodziewane, jak się tylko da. Więc mam zamiar umieścić te simki w mieszkaniu, które jest ogólnie biedne, tak po prostu wzięłam mieszkanie, a wzięłam mieszkanie do tego, że jednak tutaj to mieszkanie się wynajmuje, trzeba płacić cotygodniowy czynsz. Jakby de facto nie ma się tutaj żadnej własności takiej, wiecie, prywatnej, nie? Tylko ma się to wynajmowane mieszkanie. Zrobiłam im 6 pokoi, każda ma pokój jakby tak wedle, nie wiem, tematyczności swojej postaci, powiedzmy. Więc no, każda ma swój pokój, w sensie to jest pokój Kary, taki studencki, pokój Fregari, taki magiczny, pokój Cynthii, jako że ona była stylistką, to powiedzmy, że taki. Potem pokój Irenki, czyli pokój takiej baboliny. Potem pokój Rose, czyli taki na właśnie z motywem takim wampirzym. No i pokój Felicji, czyli taki powiedzmy bazowy. Tak bym to nazwała, bazowy, łamany na miejskie życie, bo tam się też bardzo dużo odgrywało w tej serii. Także tak to zrobiłam. I tak... Poza tym to chyba nic ciekawego, po prostu chciałam, żeby każda miała swój pokój, tak o, a oprócz tego, no tutaj mają dwie łazienki. No, zresztą to jest nieistotne, mam nadzieję, że długo tutaj nie zabawią, że jakoś sobie życie ułożą. Bo właśnie, chodzi mi o to, że teraz ta Sara Mruszka była mi potrzebna po to, żebym mogła się nią wyprowadzić na jakąś inną parcelę, tę rodzinę ustawić jako niegrywalną, odpalić czas na maksa, nie wiem, pójść zrobić obiad czy cokolwiek, obejrzeć i wrócić tutaj i po prostu będziemy stale aktualizować, w sensie będę z aktualizacjami do Was przychodziła, co tutaj się ciekawego wydarzyło, jak sobie życie ułożyły, jak bardzo to będzie odmienne do tego, jak to się ułożyło jakby za naszą ingerencją podczas serii. Jak będą chciały, z kim się zwiążą, czy będą miały dzieci, czy będą miały jakąś wypasioną chatę, czy może jakąś biedną. Wiecie, o co chodzi. To wszystko mnie ciekawi, kto z kim, co i jak. I sobie wtedy będziemy mogli na końcu porównać, co dany sim, jak skończył jakby w naszej serii, a jak skończył tutaj, jak bardzo się te dwie ścieżki rozminęły. Także tak, taki mam pomysł na film. Także ja Wam bardzo dziękuję, w sensie nie wam widzowie, tylko Wam simkom. No i my wychodzimy, czyli wychodzimy, dzielimy rodzinę, okej. Okay. Moje simki trafiają do innych rodzin, a Mruszka, w sensie Sara, przenoszona jest, no powiedzmy pójdziemy sobie, nie wiesz, Bowej Zatoczki, tak najlepiej. O nie, nie stać nas na nic, czego nie przemyślałam. Dobra. Zaraz będzie mnie stać, to się gdzieś przeniesiemy. A, jeszcze ważna rzecz. Ustawiłam im przyjaźń ze sobą, w sensie przyjaźń z Sarą Mruszką. To oczywiste chyba, że się przyjaźnimy. Ustawiłam im w celu tego, żebym po prostu dostawała komunikaty ewentualnie już wcześniej. Także mamy niedzielę 8:28, w sensie w Simsach, nie na żywo. Na żywo jest 14:15. I ja przyjdę z pierwszą aktualizacją na przyspieszonym czasie, nie wiem, o 15:00, sprawdzę, jeśli coś będzie, to się do Was odezwę, jeśli nie, to nie, po prostu i tyle. Także do zobaczenia. Rozpoczęto ciążę simów Cynthia Kopytko oraz Don Lotario po dosłownie paru godzinach.
Powiadomienie o ślubach. Felicja Mydełko i Kara Amol wzięły ślub. Grace i Fregaria wzięły ślub. Dirk i Irena wzięli ślub. I Katrina i Rose wzięły ślub. Ja nie wiedziałam, że one takie mają wewnętrzne pragnienie. W sensie wiecie, o co mi chodzi. Kurczę, może ja je skrzywdziłam w tych naszych seriach. No nic, ciekawe. Poczekamy jeszcze parę dni i zobaczymy, co tam ciekawego. Kara nas odwiedziła, niestety... Och, dbają o naszą przyjaźń. Niestety my nie wychodzimy z domu, nie chcemy ingerować. Poza tym, żeby dostawać informacje, nie chcemy ingerować za bardzo w ich życie, więc nie będziemy się widywać i odpowiadać. Okej, jest środa. Pozostało nam dni 9, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby sprawdzić co nowego. Pierwsza rzecz to to, że widzę, że Irena z Dirkiem zostali tutaj razem z Karą i Felicją, które tworzą razem związek, oraz Cynthią, która jak zwykle jest sama. Także sprawdźmy, co tam u nich ciekawego. No, Cynthia jest w ciąży i to z Donem, który... No, niestety jest mężem Niny, więc trochę przypołowa sytuacja. Ale jak wiemy, Cynthia jest najlepsza w takich przypołowych sytuacjach. Spokojnie, ona sobie da radę. A tak poza tym, to w sumie chyba nic ciekawego. Widzę, że Dirk jednak mimo wszystko ma też inną miłość, także jestem ciekawa, co z tego będzie. Także myślę, że możemy przejść dalej. Jeszcze jedna rzecz. Irena zaczęła pracować jako programistka. Także nie wiem, co z tego będzie, ale pracuje. Nie wybrałam sobie chyba jeszcze nawet branży. Aczkolwiek stwierdziła, że chce zarabiać. W przeciwieństwie do naszej rozgrywki z wyzwania Hogwartu, bo tam ona była taką, wiecie, panią domu. To Travis miał pracować, ona miała zajmować się domem. Tutaj natomiast stwierdziła, że okej, ja zacznę pracować, no ale jej mąż również pracuje. Co ciekawe, Kara jest teraz szczęśliwa, będąc w związku z kobietą, a jak pamiętacie, w serii z uniwersytetu ona wielokrotnie próbowała wejść w jakąś miłosną relację z facetem i to nigdy nie wychodziło. Także myślę, że może tu był problem. Zobaczymy jak to się skończy. Idziemy dalej. Mamy Rose, jej małżonkę oraz bardzo, bardzo dużo kotów. 2, 4, 6. No tutaj raczej dzieci nie będzie, jeśli te kotki są. Przynajmniej póki co. Okej. A więc jest sobie Rose. Wygląda na szczęśliwą. Zna bardzo dużo simów przez to. Także spoko. Ma swoją Katarinę, w której jest zakochana. A ona jest zakochana tylko w niej. Także spoko. Rose, czy ci się zmieniło nazwisko? Nie. A, bo twoja żona przyjęła twoje nazwisko. Rozumiem. Nie wiem, czemu to się tam tak buguje. Widzę, że poznałaś... I wtedy się pewnie... No cóż, tak to bywa. Czy podjęłaś jakąś karierę? Nie. Czy twoja żona ma karierę? Ma, ale mało płatną, więc polecam się wziąć w garść, bo może być trochę ciężko z rachunkami. Aczkolwiek tyle kotków i też takie małe, jak super. Pasuje mi to, podoba mi się. Została nam Fregaria, którą chyba ciągnie do takich magicznych sfer, mimo wszystko. No, magiem nie jest, ale za to jej żona już jest, więc może to jest część jej planu, jak wiemy. Fregaria była dosyć przebiegła w swoich poczynaniach. Czy ma pracę, nie ma pracy? Jak to z jej miłością? Bardzo szczera. I z wzajemnością, bez żadnych dziwactw. Także spoko. O! Salim i Cynthia wzięli ślub, także spoko. Cynthia nie jest już samotną matką. Także bardzo się cieszę. Okej, mamy sobotę, więc myślę, że warto spojrzeć, co tam nowego. Okej, a więc no, rzecz oczywista, Cynthia się wyprowadziła niedaleko, prawdę mówiąc, ale się wyprowadziła. Także zobaczmy, czy tutaj się w ogóle cokolwiek zmieniło. Pracy nadal nie ma. Jeśli chodzi o drzewko genealogiczne, no to wygląda ono po prostu w taki sposób.
Jeśli chodzi o Karę, to ona również nie ma pracy. Jeśli chodzi o Irenkę, to ona, kurczę, nadal nie jest w stanie się zdecydować, co ona by chciała konkretnego robić. No i to samo Dirk. Chyba się nic tutaj nie zmieniło, a przynajmniej chyba nie zwróciła na to uwagi. Jeszcze chętnie spojrzę na ich... Ale to jest gwiazda w sumie. To czy Irena jest przez to gwiazdą? Nie bardzo. No cóż. W każdym razie... Na drzewku wszystko wygląda w ten sposób, a jeśli chodzi o relacje... To widzę, że Dirk nie próżnuje i ma tu już kolejną... ukochaną, tak. Jeśli chodzi o Irenę, ona jest nadal zaślepiona tą miłością i wierna. Ciekawe, czy w końcu się połapie, że Dirk nie jest najbardziej lojalnym i... Słowo mi uciekło, w każdym razie nie jest spoko. Jeśli chodzi o dziewczęta, to widzę, że one są bardzo wierne. O, wierny. Dirk nie jest wierny. Zobaczmy, co tam u Rose i u Fregari. Przyszłam tu jeszcze na chwilę, bo zauważyłam, że Kara jest w ciąży i to tak solidnie jest w ciąży i nie mam pojęcia z kim. Czy może im nie wygenerowało, jako że są w związku, że ona jest w ciąży z Felicją, nie wiem. Zobaczymy, jak dziecko się urodzi. Póki co nie mam pojęcia. Ale ciekawe, fajnie. I w końcu ostatecznie jak to jest? Ty jesteś Amol, a Felicja jest Amol. Dobra, rozumiem. Okej, mamy Felicję, mamy Salima i mamy Bogusława. I Bogusław przyjął nazwisko swojego ojczyma i leży tutaj jak słodko. Dobra, Cynthia, co tam u ciebie ciekawego? A no widzę, że masz starą miłość, ale masz również nową miłość. I to jest wspaniałe. No, jeśli chodzi o Salima, to on jest w 100% oddany Cynthii, w zasadzie nie za bardzo zna kogokolwiek innego, tylko jeszcze tego chłopa od tych nieruchomości, które nam wynajmuje. Spoko, jak najbardziej mi to pasuje. Czy podjęłaś jakąś karierę? Nie. Twój mąż jest blogerem, także do Boże was utrzyma. Spoko, w sumie małe mieszkanko, to ma swoje plusy i minusy. Także spoko, pasuje mi to. No tak, jeśli chodzi o Dona, to Don ma tylko dziecko właśnie z Cynthią. Jakież to ciekawe, że los splótł Cynthię z Donem w taki nieprzyjemny sposób, zarówno w naszej rozgrywce, w naszej serii, jak i tutaj. Ciekawe, nie? Tylko, że tam nie było ciąży, a tutaj ciąża jest. Tu nie wydarzyło się nic, poza tym, że koty ewidentnie są niespokojne. Bo są głodne, muszą się załatwić, muszą się pobawić i to wszystkie kotki, a nie wszystkie, ale są głodne. One im nie dają jedzenia, ale to co, ty nie masz w domu żarcia dla kotów? Masz miskę, nie napełnia jej, a druga miska jest tu i również nie jest napełniona. To trochę niedobrze świadczy, ale może one się chcą starać o dziecko i chcą zagłodzić te koty. Nie wiem, miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się poprawi, aczkolwiek aktualnie jestem zaniepokojona. Bo myślałam, że to jest piękne, co tu się dzieje, a może się skończyć fatalnie. Są trzy miski. Boże, wykarmcie je. I jeden kot już nie żyje. To jest ich kot? Ich kot. Jeden kot już umarł. To one wszystkie wymrą? Bo faktycznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O nie, jednego kota już nie ma. Jeden kot nie żyje, ale może ze starości. Może to są seniorzy. Nie. To nie jest senior, to też nie jest senior. To nie są seniorzy. Czemu on umarł? Nie, senior. To w zasadzie mógł umrzeć ze starości. No cóż, przykro mi. Co tam nowego u Fregari? U Fregari ciąża. Poród za... O, ona chyba rodzi w tym momencie. Reaguj na pierwszy śnieg. Okej, dobra. W każdym razie ona jest w ciąży i chyba w takiej na tyle zaawansowanej, że już prawie w niej nie jest. Więc nie będziemy jej za bardzo przeszkadzać. Są sobie wierne, super, pasuje mi to jak najbardziej. Jeśli chodzi o drzewko genealogiczne, nic się tu dziwnego nie wydarzyło. Jeśli chodzi o karierę, nie podjęła żadnej kariery. No cóż, okej, w porządku. Także zobaczymy, kto tutaj się urodzi. Ale wydaje mi się, że sytuacja jest podobna do Felicji i Kary, ale no pewności nie mam. Wiecie co? Myślę, że będę kończyła ten film, bo tak jak teraz na to patrzę, to wydaje mi się, że może z tego wyjść całkiem ciekawa miniseria.
Tak więc, jeśli bylibyście zainteresowani losami Simek, co tam dalej, co nowego u nich, to dajcie znać. Ja chętnie wrzucę więcej takich odcinków, bo wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawe i całkiem to może prężnie płynąć. I mogą się dziać ciekawe rzeczy. Oceńcie koniecznie, czyj los potoczył się najciekawiej. Moim zdaniem najciekawsza historia mimo wszystko wydarzyła się u Cynthii, bo tutaj ciąża z kimś innym, ślub z kimś innym. Także no, ja nie mówię, że to jest jakieś super dobre i super ekstra, ale chodzi o różnorodność tego, o to, co się dzieje. Bo wiecie, na przykład taka Irenka, ona się po prostu hajtnęła, nawet się nie przeprowadziła, także nic takiego super ciekawego. Ciekawa mi też ta Fregaria w ciąży oraz Kara. Kto to tam się urodzi? No, także... No i ta Rose, głodząca kotki. W sensie, dobra, to na pewno nie Rose, to na pewno jej małżonka tak postanowiła, bo ona jest szalona po prostu. Nie, dajcie znać koniecznie, którą Simkę lubicie i która jakby droga, którą obrały, podoba wam się najbardziej i najbardziej was ciekawi, jeśli w ogóle jakakolwiek. No i myślę, że resztę przełożymy na następne filmy, tam już bez wstępu, bez zbędnego gadania, będziemy mogli dalej kontynuować przygodę. Czekam też na wszelkie wasze uwagi, to znaczy mam na myśli długość filmów, czas życia, dajcie znać, czy lepiej byłoby na krótkim, czy na normalnym, czy skakać, czy nie. Dajcie znać. I czy właśnie podoba wam się pomysł na miniserię z tego, co tutaj się dzieje. Także to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagrama, na grupę, linki w opisie. Życzę wam miłego dnia. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.